Dzień dobry, dobry wieczór, a może najlepiej będzie, jak powiem wam witajcie. Tak więc witajcie na kanale TCZ Performance, gdzie mam ochotę zapoznać was z całkiem nową serią, serią, która będzie nosić jakże oryginalną nazwę Czy wiesz, że? I będzie ona związana w 100% z motoryzacją. Nie będą to dwie, trzy czy pięć ciekawostek, lecz masa wiedzy, którą będę starał się wam przekazać z odcinka na odcinek. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. W dzisiejszym, a zarazem pierwszym odcinku omówimy motocykl ze stajni Hondy. Tak, tak, mam na myśli uwielbianą przez niektórych za swoją nieśmiertelną wręcz jednostkę oraz świetną konstrukcyjnie Honda Forever 750F. Pod koniec lat 80. i całe lata 90. to właśnie Foreverka była symbolem motocykla doskonałego, stworzonego przez motocyklistów dla motocyklistów. Był to motocykl na tyle dynamiczny i przyjemny w prowadzeniu, że w USA został wypuszczony pod nazwą Interceptor, czyli przechwytywacz. Mimo tego pozostawał wygodny, ładny oraz dobrze wyposażony jak na tamte lata. Pierwsza Foreverka wyjechała z fabryki w 1986 roku. Posiadała silnik o pojemności 748 cm3 i 90-stopniowym kącie rozwarcia cylindrów. W głowicy mieściło się 16 zaworów oraz dwa wałki rozrządu, które miały napęd zębatkowy, co czyniło, że rozrząd stawał się praktycznie bezobsługowy. Generował on 105 koni mechanicznych przy 10,5 tysiącach obrotów, co w połączeniu z nowoczesną aluminiową ramą na monowahaczu oraz 6-stopniową skrzynią biegów czyniło z niego prawdziwego demona. Warto też wspomnieć, że mimo stosunkowo małej mocy, w porównaniu z konkurencją, była w stanie zawstydzić niejedną szlifierkę. Specyficzna konstrukcja jednostki napędowej sprawiała, że każdy, kto choć raz użytkował ten motocykl, jest w stanie rozpoznać jego chód z zamkniętymi oczami, niezależnie od zamontowanego wydechu. Po dziś dzień uważa się model Forever za wzór godny do naśladowania i symbol niezawodności. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną i wysłuchaliście, co miałem do powiedzenia. Jednocześnie zapraszam was na naszego Facebooka, gdzie będziecie na bieżąco informowani o nowych odcinkach. Za każdą formę aktywności z waszej strony z góry dziękuję i pamiętajcie, że pomaga ona w rozwoju naszego kanału. Także do następnego odcinka. Hej, trzymajcie się.